Edycja kolekcjonerska Assassin's Creed Mirage. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Nonym, a to jest moja świątynia gracza i przybywam wreszcie z długo wyczekiwanym unboxingiem i długo wyczekiwaną grą, czyli najnowszą częścią Assassina i jej tutaj właśnie edycją kolekcjonerską, która zaraz sobie dokładnie najlepiej na świecie, idealnie wręcz w sposób zajebisty rozpakujemy i zobaczymy, czy była warta wydania tych oto pieniędzy. Ja ją kupiłem na Ubisoft Store, nie kupowałem w polskich sklepach, a jeżeli wy byście chcieli kupić, to na dole jest link do wpisu, gdzie są jeszcze oferty z poprzednich tych sklepów, co były wcześniej. Jeśli się pojawią, bo zazwyczaj jest tak, że przed premierą, na premierę ludzie po prostu nie odbierają zamówień, te zamówienia potem znowu wchodzą na sklep i są znowu dostępne, tak więc śledźcie linki, bo warto, może coś wam wpadnie tutaj i uda wam się zakupić, jeżeli nie kupiliście. Jeżeli kupiliście, dajcie mi znać, co wy o niej sądzicie, pamiętajcie o łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek i tam w ogóle wszystkie inne rzeczy. Najważniejsze to jest komentarz. Sprawdźmy, czy ta edycja i ogólnie ta gra, samą grę ocenię później, bo jest to powrót do korzeni, a nie do tego syfu, jakim jest jakiś tasiemiec, w ogóle nie mający nic wspólnego z tą serią, tylko noszący sam tytuł. W tym oto przypadku mamy powrót do korzeni. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, czy edycja kolekcjonerska też ma powrót do korzeni jakościowo, bo ostatnio właśnie zwalkali figurki, to był jeden syf dno i muł. Zobaczymy, jak wyszło to. Szczerze, widziałem jakieś zdjęcia, niektóre nie porywały, niektóre były fajne, ale zależy chyba, jaki trafił się egzemplarz. Ale no, zajrzyjmy do środka i zobaczmy, co nam tym razem tutaj wydawcy przygotowali. I tak oto wygląda pudełko tej oto edycji. Jest to pudełko kolekcjonerskie, ale nie takie jak kiedyś wydawane, że było naprawdę ładne te pudełka. W tym przypadku jest to po prostu zwykły pokolorowany karton. To było całe zapakowane, jest taki większy. Tam było 18 tysięcy gdzieś edycji, ta jest niby 833. Ale ile serii tego jest, to nie wiem. Tak wygląda z tej oto strony, z boku wygląda tak, z tyłu wygląda w ten sposób. W sumie nie mam nic, żadnej informacji, nawet kartonowej obwoluty w tej oto edycji nie ma. Na górze był taki kartonik, więc jeżeli kupiliśmy wydanie na konsolę, no to na górze znajdowała się gra. W tym przypadku jest to wersja na PC-ta, więc klucz jest automatycznie dopisany do konta Ubi, bo ja tam zamawiałem. Niestety szkoda, że to wszystko padło. Może kiedyś Ubisoft wróci, zobaczymy. Otwieranie tego pudełka standardowo, tak jak w poprzedniej edycji, ale jest to troszkę większy karton, ale taki idzie minimalistykę w porównaniu do tego, jakie piękne, wielkie kartony były wcześniej we wszystkich Assassinach. Jak widzicie, po otwarciu naszym oczom ukazuje się, no powiem szczerze, dość ciekawy tutaj steelbook, szkoda, że on tak tu latał luzem. Soundtrack, tutaj jest artbook dodatkowo zapakowany, taka właśnie plastikowa, tutaj jest szufladka, a pod tą szufladką oczywiście jeszcze tutaj pewnie mapka. I przez to, a nie, już myślałem, to poproszę, kuf. No i tutaj w tej oto plastikowej obwolucie znajduje się figurka z edycji kolekcjonerskiej, którą zobaczymy sobie na końcu. Najpierw mniejsze rzeczy. Jeśli mowa tutaj o mniejszych rzeczach, mamy tutaj soundtracka, jest takie błyszczące opakowanie. I z tyłu mamy już utwory, bo jak wiecie, w poprzedniej edycji kolekcjonerskiej z Valhalla były tu wszędzie X-y, gdzie to było błędem i dość takim... To jest taką ciekawostką i czymś wyjątkowym. W sumie dopiero potem zostało dosłane to na maila, jeśli chodzi o utwory. Więc każdy, kto miał z zeszłej edycji, to może czuć się wyjątkowy. Więc tak to wygląda ten soundtrack, błyszczące opakowanie kartonowe. Bardzo fajnie, że jest tutaj właśnie płytka, a nie wersja cyfrowa, a taka troszeczkę ponura. To, co ja uwielbiam i kocham najbardziej, to są steelbooki. I tak wygląda ta strona tego oto steelbooka. Tak wygląda z tej oto strony i tak wygląda tutaj. Po otwarciu prezentuje się w ten oto sposób i powiem szczerze, że środek powinien być na zewnątrz. Tak mi się wydaje, jakoś bardziej to do mnie przemawia. Widać tu klasykę, pięknie to się prezentuje. Z tej oto strony no, cała grafika po rozłożeniu teoretycznie tworzy nam tutaj spójną całość. Mamy wszystkie elementy zachowane, grafika lekka tutaj tłoczona, ale ogólnie jakoś tak no... Szału z nim nie ma, jest ciekawy, klimatyczny, ale w sumie to tyle. Ten, który był w gratisie dodawany, gdzieś tam widziałem, normalnie z Assassinem chyba, z całą postacią, jest o wiele, wiele lepszy niż ten tutaj z edycji kolekcjonerskiej. Tamtego będę chciał upolować, więc jeżeli ktoś z was będzie miał, to dajcie mi znać, z miłą chęcią go kupię. No i mamy tutaj bardzo taką świecącą mapkę, strasznie świecącą, nie jest ani materiałowa, nic. Z tej oto strony nie mamy żadnego plakatu, tylko po prostu coś takiego. Jakby widzicie ten znaczek i nic więcej, po prostu jest informacja, że to jest mapka tutaj w Bagdadu i z tej oto strony, może tak, się prezentuje nasza mapa. No, szkoda, że jest to taka folia, taki kartonik, takie, nie wiem co, ale bardzo, bardzo, ale to bardzo błyszczące, bardzo widać tu zagięcia.
przez co troszkę grafika jest zniekształcona. Wersje, które były wydawane wcześniej, a taki papirus, papier, nie wiem, jakaś serwetka, były o wiele lepsze. No ale mamy miasto, tutaj elementy górne tej oto mapki, zobaczcie sobie. I w sumie tyle. Jest po prostu, no okej, okay, ale spodziewałem się po tej mapce czegoś więcej. Artbook jest zabezpieczony folii, steelbook nie był zabezpieczony folii, nie wiem, cóż poszło nie tak. O, to już bardzo ładnie wygląda, piękna grafika, jakby tak, takie coś było na steelbooku, to byłoby o wiele lepsze. Na grzbiecie jest tytuł, który też wyglądał o wiele ładniej i z tyłu wygląda to tak. Bardzo fajna taka delikatna faktura tutaj całego artbooka. Jest on w grubej okładce, więc teraz je zobaczymy strona po stronie. Ogólnie powiem szczerze, że artbook jest ciekawy. Najbardziej chyba zaciekawia mi ta grafika środkowa i ta grafika końcowa, ta mi się mega podoba i ta, która tu była taka ciemnawa, bardziej niebieska w nocy, gdzieś tu jest, też mi mega podpasowała. Ogólnie tak, nie mam tutaj numeracji stron, mamy po prostu zachowany lekki tutaj spis treści, co mamy w środku. Generalnie na plus, malutki standardowy, jeżeli chodzi o Assassina. Jest ok, nic więcej tutaj nie dodam, jest git. A jak rozpakowałem tutaj figurkę, to zobaczcie, czy jest taka tutaj przypinka na taką agrafkę. Jak ona wygląda? No, jest ok, ale tak szału z wykonaniem nie ma. I w sumie to mogli sobie darować takie, no takie sobie. No i to, po co wszyscy tu przyszliśmy, czy figurka. Zobaczmy sobie od dołu aż po samą górę, ale słuchajcie, na wstępie muszę to powiedzieć. Słuchajcie, plastik pusty. Tam taki bardzo, no zobaczcie jak to wygląda, plastik. No nie, no tu ewidentnie coś poszło nie tak. No ja wiem, że to jest budżetowa edycja kolekcjonerska, ale no podstawkę to już mogli zrobić by lepszą. No jak sama postać jest może w miarę dobrze wykonana, no to podstawka tragedia. Zobaczmy sobie, wiecie co, jak patrzymy z daleka jest wszystko spoko, ale patrzcie, no malowanie, no może jest ok, ale samo mówię, jakość podstawki daje wiele tutaj do życzenia. Troszkę to się zlewa ze sobą. To jedne elementy są błyszczące, drugie matowe. Słabo to tu wygląda, tylko błagam, nie skacz, bo jak widzę, jak to jest zrobione, to już się boję. Ale no dobra, idąc sobie tutaj od góry, tak oto wygląda postać. Jeżeli chodzi o same postacie z Assassina i ogólnie od Ubisoftu, nie ma do czego się doczepić, jeżeli chodzi o ubrania, części malowania i to wszystko, bo to zazwyczaj jest robione naprawdę na dobrym poziomie. Ktoś mnie kiedyś określił w tych filmach, jak oglądałem siebie, że Ubi klient. Więc troszkę się na ich tutaj znam. To mocowanie wygląda spoko. Widzicie, te elementy są naprawdę dobrze wykonane. Patrzcie, tu nie ma do czego się doczepić. Ukryte ostrze wreszcie jest. Wreszcie widać tu Assassina. Cały ten pasek, patrzcie, te wszystkie elementy. Generalnie są to figurki kopiuj w klej, tylko inna pozycja i troszkę zmienimy malowanie. Przez te lata, co ich tutaj miałem. No, to się troszkę rusza, plastikowy jakby miecz. Więc no troszkę tego tutaj mamy, zobaczcie, ta górna część też ładnie wygląda. No i to, co jest najważniejsze, to twarz
naszej postaci. Jak to się prezentuje? Czy ty masz zeza, czy nie? Tak jak na ciebie patrzę, no może troszkę mu gdzieś oko ucieka. Twarz jest, no jak na Ubisoft, no to chyba ujdzie. Zobaczmy, sorki, zobaczmy tutaj. Pokazuję wam wszystko z ręki, bo jak widzicie, możemy lepiej zobaczyć wszystkie elementy, niż jak ona tak stała tutaj. Patrzcie, tak wyglądają te oczy. No z daleka, słuchajcie, wygląda to ok, ale ta twarz mogłaby troszeczkę mieć lepszy wyraz, bo ta figurka wygląda, jak taka twarz była doklejona, ale cała z daleka prezentuje się, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie. Sama postać, wreszcie jest tutaj asasyn. Obyś tylko, mówię, nie skakał. Właśnie tu mamy to ukryte ostrze. Fajnie się to prezentuje. Nie mogę się doczekać samej rozgrywki. No ale ta podstawka, no mogła być lepsza. No to dupy nie urywa, jeśli chodzi o jakość. A w całości prezentuje się w to sposób. Jest klimatycznie, wszystko kolorami się zgrywa. No to sprawdźmy sobie teraz kilka najważniejszych informacji, czyli wagę oraz wymiary. Jest moja urąbana waga. Cała figurka waży tutaj, słuchajcie, lekko ponad pół kilo, a to dlatego, że w sumie tylko to waży, bo sama podstawka naprawdę, no nie jestem wam w stanie tego pokazać w żaden sposób, ani zważyć, nie wiem nawet jak to zrobić, mniejsza o to, no ponad pół kilo, więc tak to się prezentuje, a sam słuchajcie, wymiar tej oto figurki, żeby się patrzyli, no to mamy około takich 31 cm do czubka głowy. A samej postaci, no to tu nie mam jak wam zmierzyć, bo ona nie jest wyprostowana, tylko tutaj w klęczkach, więc 30, jeszcze raz, żeby potem nie było żadnych reklamacji, około 31 cm wysokości mamy tutaj naszą figurkę. No jeżeli chodzi ogólnie o ten unboxing, to byłoby tyle, nic więcej tutaj edycji kolekcjonerskiej nie mamy. Czy czegoś tu zabrakło? Na pewno moim zdaniem zabrakło jakiegoś, znaczy tak. Litografia jakieś by się przydało, bo też był jakikolwiek certyfikat autentyczności, ale mi się wydaje, że tych edycji zostało wyprodukowane tyle, że później będzie dostępna w płatkach śniadaniowych. Jak patrzę, że 18 tysięcy na tym pudełku jest, pewnie to jest któraś seria, ale mniejsza. Artbook ok, na plus, steelbook zbytnio nie powala, liczyłem na jakąś lepszą grafikę, żeby lepiej się prezentował na żywo. Soundtrack na płytce z fajną grafiką, ona byłaby lepsza na steelbooku moim zdaniem. To mogli sobie darować, bo jakoś to mi nie przemawia. Mapka, taka pół na pół, figurka. Jak postać, ogólnie korpus wykonany jest bardzo ładnie, podstawka jakościowo jest bardzo słaba, malowanie też daje troszeczkę tak wiele do życzenia, twarz średnio, ale jest lepiej niż poprzednie. Jest to budżetowa edycja kolekcjonerska, za którą zapłaciłem chyba niż 500 zł, chyba 400, prawie 500 zł gdzieś z grą, więc naprawdę to jest bardzo dobra cena, chyba najlepsza z tych wszystkich, które do tej pory mamy, ale nie oszukujmy się, to jest edycja na rocznicę. Jest budżetowa, powrót do korzeni, a później mi się wydaje, że będzie powrót do tasiemców i te edycje mogą być troszkę droższe. Ale zobaczcie, jak wszystko spadło do gier, które miały po 3 edycje. Zajebiste, piękne, duże wydania do takiego minimalizmu. No, poszło to wszystko w złe stronę. Ale no cóż, dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że unboxing wam się podobał. Czekam na wasze komentarze. Bardzo proszę was, łapkę w górę i zapraszam serdecznie na moje pozostałe media i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale i unboxingach, bo jeszcze kilka materiałów w tym oto roku dla was przygotowałem. A więc bądźcie czujni. Trzymajcie się. Cześć.